Przepisy artykułu 96 do 98 obowiązującej ustawy prawo bankowe były objęte pomiędzy 97 rokiem a obecnym stanem prawnym pewnym drobnym korektą. W praktyce można powiedzieć, że te korekty precyzowały wyłącznie od strony technicznej sytuację, w której bankowy tytuł egzekucyjny może zostać wystawiony, bądź precyzujące dane, jakie powinny znaleźć się w samym wniosku dotyczące wystawienia klauzuli wykonalności odnośnie samego bankowego tytułu egzekucyjnego. W praktyce w niezmienionej postaci przepisy obowiązują od blisko 10 lat. W tym czasie przepisy dotyczące stosowania tego instrumentu były dwukrotnie poddane kontroli Trybunału Konstytucyjnego. W pierwszym wyroku z 26 stycznia 2005 roku Trybunał Konstytucyjny uznał, iż przepisy są zgodne z artykułem 45 ustęp 1 w związku z artykułem 76 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, a tym samym przepisy te nie naruszają wzorca konstytucyjnego odnośnie prawa do sądu. W drugim wyroku, niedawnym z 14 kwietnia 2015 roku, Trybunał uznał, że artykuł 96 ustęp 1 i artykuł 97 ustęp 1 ustawy prawo bankowe są niezgodne z artykułem 32 ustęp 1 Konstytucji w zakresie naruszania wzorca konstytucyjnego równości wobec prawa w trzech aspektach. Po pierwsze, w relacjach między bankiem a jego klientem. Po drugie, w relacjach między bankiem a jego wierzycielami. I po trzecie, w relacjach między dłużnikiem banku i dłużnikami innych podmiotów. Trybunał uznał, iż przepisy dotychczasowe stracą moc obowiązującym z dniem 1 sierpnia 2016 roku. W związku z tym, jak Państwo widzicie, na przestrzeni ostatnich 18 lat mieliśmy do czynienia z dwoma orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego w 2005 roku, że jest zgodne z Konstytucją. Obecnie po kolejnych 8 latach, że w trzech aspektach wymienionych przeze mnie nie jest zgodne z Konstytucją. Z tego widać, że i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego również zmienia się w czasie i punkt patrzenia na bardzo wrażliwe relacje między bankami a ich klientami również zmieniają się, co nie jest tylko domeną sytuacji krajowej, polskiej, ale ma też szerszy kontekst międzynarodowy dotyczący też postrzegania instytucji finansowych, a banków w szczególności, w zakresie ich działań na rynku finansowych, a w szczególności w relacji z klientami. Jesteśmy usatysfakcjonowani rozstrzygnięciem Trybunału Konstytucyjnego w zakresie funkcjonowania w obrocie gospodarczym bankowego tytułu egzekucyjnego. Dlatego, iż Trybunał Konstytucyjny stwierdził, iż banki jako instytucje zarządzające oszczędnościami milionów Polaków oraz polskich przedsiębiorców powinny posiadać przywilej w zakresie dochodzenia swoich należności. Posłuży to ich bezpieczeństwu, jak i stabilności całego rynku finansowego. Ale Trybunał Konstytucyjny również stwierdził, że dotychczasowe uprzywilejowana pozycja względem kredytobiorców jest zbyt silna. Stąd, aby nie zaburzyć obrotu gospodarczego, dał okres przejściowy do sierpnia 2016 roku po to, aby można było wypracować rozwiązanie inne,
które będzie łączyło te dwa bardzo ważne systemowe interesy. Interes dłużników, od których dochodzone są bankowe należności, z interesem samych banków, a de facto tych, którzy powierzają bankom swoje środki finansowe, aby było to rozwiązane bardziej zrównoważone. Stąd my w swoim stanowisku, które prezentowaliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, wskazywaliśmy na te aspekty, które dotyczą mandatu komisji działania w interesie bezpieczeństwa samych banków i ochrony oszczędności zgromadzonych w bankach, interesu stabilności rynku finansowego, również uczciwego obrotu na rynku finansowym. Stąd mogę powiedzieć, że jesteśmy usatysfakcjonowani tym rozstrzygnięciem i czasem, który dano na poprawienie sytuacji. Oczywiście ta nowa sytuacja jest wyzwaniem dla samych banków, bo banki muszą dokonać stosownych analiz w kontekście wpływu tej nowej sytuacji na ich dotychczasową ofertę względem klientów, w tym również sposób zabezpieczania należności. Tym bardziej, że mają niepewność co do nowego rozstrzygnięcia, dlatego niewątpliwie banki będą dążyć do tego, aby to rozstrzygnięcie zapadło jak najszybciej. Ta nowa sytuacja nie jest obojętna dla samych kredytobiorców, bo pamiętajmy, że koszty wyższe, o których mówiłem dzisiaj, które związane są z innym trybem zabezpieczania należności bankowych, w praktyce i tak będą przenoszone na kredytobiorców. Stąd też wydaje się, że należy dążyć do jak najszybszego rozstrzygnięcia poprzez nowy model egzekucji należności bankowych zastępujący dotychczasowy, pamiętając również też o tym, iż ten krytykowany, a funkcjonujący w obrocie przez szereg lat był poddawany kontroli sądowej. I to, co banki czyniły, było zawsze czynione pod kontrolą sądów. Oczywiście pod kontrolą formalną, a nie merytoryczną. I dlatego część kredytobiorców, od których egzekwowano należności, twierdziła, iż ich pozycja względem banków została istotnie osłabiona.